Były informacje dnia, a teraz pogoda. No ale jeżeli ta minimalna liczba, bo wiadomo, że służby porządkowe raczej zwykle podają liczbę, która odpowiada tym, którzy akurat rządzą, prawda? Jeżeli ta liczba taka już maksymalnie obniżona i ograniczona, to było te 40-50 tysięcy wtedy, można pewnie spokojnie przyjąć, że ludzi było o co najmniej kilkanaście tysięcy więcej, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy więcej. I to jak to porównamy z tym marszem opozycji wczorajszym, to... Przepraszam, mi pada słowo, ale ja tylko wracam do tych haseł, o których mówili. Właśnie moim zdaniem błędem opozycji jest to, że jakby pozostała przy takich ogólnikach. Ja wysłuchałam tych przemówień, zwłaszcza tej pierwszej części dosyć wyraźnie i tam cały czas były te same hasła, które były, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, jednak sytuacja się zmieniła. Nie było żadnych nowych konkretów, jakichś pretekstów, które by uzasadniały gromadzenie się ludzi. Bo mówić o tym, że sądy, że wolność, że no to są takie hasła, które jeżeli się nie dzieje nic naprawdę takiego spektakularnego, no nie mogą zebrać ludzi, bo ile razy można mówić to samo i nie mieć poparcia w żadnych konkretach, a przynajmniej tych konkretów platforma ani liderzy nie potrafili czytać. Jedynym aspektem, który mi się dosyć podobał i który był taki, no powiedzmy, efektowny, jeśli chodzi o organizację tego marszu, to była obecność trzech aktorów z Ziemi Obiecanej i ten ich, ta parafraza przesłania, my nie jesteśmy maszynicy, ja nie mam nic, więc mamy akurat tyle, ile potrzeba, żeby przywrócić normalność, chyba jakoś tak oni tak wygłosili. I to było oczywiście, no ponieważ to było świetni aktorzy, to było takie efektowne, ale to był taki happening na 5 minut, o którym pewnie zapomnimy. Jak przypomnimy sobie losy wspólnego przedsięwzięcia, pożar fabryki i tak dalej, oraz to jak ostatecznie Borowiecki się ustawił, nie poprzez własny wysiłek, tylko poprzez małżeństwo, no to nie wiem, czy to jest takie wymysłowe, przesadne. Więc właśnie te paralele literackie, to one często są bardzo ryzykowne, jak ktoś ich tak lekkomyślnie używa. Ale w nawiązaniu do tego, co ty, Aniu, mówiłeś, rzeczywiście to nie jest przecież tak, że rządzący nie dają żadnych pretekstów. No choćby teraz, chciałbym jeszcze później w programie, jeżeli zdążymy ten temat poruszyć, mamy kwestię opłaty emisyjnej, ochrzczonej przez Kukiz15 mianem Benzyna Plus. No, to jest taki temat, który wydawałoby się każdego, kto jeździ samochodem, powinien poruszyć, nie pojawił się. Dlaczego nie jest podejmowany, ja też tego przez opozycję, nie Kukiza, tylko właśnie Platformę Obywatelską, ja tego też nie rozumiem. Ale chciałbym teraz przejść do drugiego marszu, tego, o którym było znacznie ciszej, który był też jednak znacznie mniejszy niż marsz tej opozycji, powiedziałbym, zewnętrznej, czyli marsz opozycji, jeśli można tak powiedzieć, wewnętrznej. To jest moja ocena, być może wy macie inną, jeśli chodzi o to, czy to była faktycznie opozycja, czy nie. W każdym razie marsz, który organizowały środowiska kojarzone z ministrem Janem Szyszką, byłym ministrem środowiska Janem Szyszką, którego nie było ostatecznie, ale być może nie było dlatego, że bardzo wyraźne zalecenia dotyczące nieobecności na tym marszu wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, co też ciekawe. Ale pojawił się tam 5 minut po rozwiązaniu tego marszu, kiedy jeszcze uczestniczy byli przy... Czyli formalnie rzecz biorąc, nie było go na marszu, ale się pojawił, czyli nie można było nic zrobić. W tym marszu szli między innymi leśnicy, było trochę rolników, byli hodowcy zwierząt futerkowych, byli myśliwi, którym się bardzo dała we znaki ustawa Prawo łowieckie. Ona zresztą dała się we znaki nie tylko myśliwym, ale się dała we znaki rolnikom, ponieważ mało kto wie, poza ludźmi zainteresowanymi bezpośrednio, że ona sparaliżowała zupełnie system wyceniania szkód, tak zwanych szkód łowieckich na wsi, co jest no bardzo... Jakieś takie nieporozumienie swoje drogą zaszło, bo to, o czym ty mówisz, to miało być wyjściem naprzeciw potrzebom rolników, bo tam chodzi o to, że rolnicy mieli, czy samorządy rolnicze tam miały uczestniczyć w tym wycenie szkód i nagle okazało się, że oni stało absolutnie... Stało się inaczej, już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, to jest kwestia też sołtysów, którym się za to nie płaci, którzy się na tym nie znają, ale to jest, to jest szczegół, o którym nie będziemy rozmawiać, w każdym razie jest problem wynikający z tego
prawa łowieckiego. No i była taka dziwna gra przed tym marszem. To znaczy pojawiły się teksty wyciągające zupełnie oczywisty wniosek, że to jest swego rodzaju właśnie demonstracja wewnętrznej opozycji w obozie Zjednoczonej Prawicy, na co natychmiast pojawiły się dementi i ze strony Radia Maryja, i ze strony pana ministra Szyszki, że nie, absolutnie nie, to jest marsz na stulecie niepodległości, od dawna planowany, my tu kompletnie nie chcemy się niczemu sprzeciwiać, no ale to było trochę tak jak ze słynnym zdaniem księcia Gorczakowa, że nie wierzę w wiadomości niezdementowane. Poza tym wewnętrzna opozycja w PiS też może świętować stulecie niepodległości. Oczywiście. No i teraz nie wywołał ten marsz specjalnego poruszenia, frekwencja też nie była oszałamiająca, ale jednak by tam narodowcy również, to też warto podkreślić, narodowcy się pojawili. Czy waszym zdaniem to jest i będzie jakiś poważniejszy sygnał ostrzegawczy dla Jarosława Kaczyńskiego? Bo ja mam jednak wrażenie, że czegoś takiego chyba jeszcze nie było. To znaczy odrębnego marszu jednej z frakcji, odrębnego marszu czegoś, co można jednak nazwać w jakimś stopniu opozycją wewnętrzną, no bo rzeczywiście ci ludzie odnoszą z powodu prowadzonej przez PiS polityki pewne szkody i chcą na to zwrócić uwagę. No tak, ale to znaczy rzeczywiście to się zanosiło na jakieś takie pogrożenie palcem, na jakiś taki zaczątek budowania czegoś na prawo, odpisu, frakcji, czegoś takiego, czego rzeczywiście Jarosław Kaczyński ponoć zawsze się najbardziej obawiał i czego mu się przez wiele miesięcy, lat udawało uniknąć i tu że niby, że miała być taka mobilizacja, która miała Jarosława Kaczyńskiego postraszyć. Na szczęście okazało się, że ta demonstracja była, mówię na szczęście, bo tam akurat demonstrowali ci ludzie prezentujący wszystko to, co mnie najbardziej, znaczy najmniej w PiS-ie pociąga, czy wręcz no, zawsze mnie tam raziły te umizgi ministra Szyszki do myśliwych i Ania jest znana z poglądów bardzo proekologicznych, prozwierzęcych. Więc akurat to mi znacznie bliżej do Jarosława Kaczyńskiego. Więc jak się okazało, ta demonstracja wyszła znacznie mniejsza niż pierwotnie uplanowana. Dlaczego ona wyszła mniejsza? No, wydaje się, że po pierwsze jednak PiS pogroził skutecznie, zdyscyplinował swoich polityków i zdaje się, że tam wedle tych nieoficjalnych informacji poszły wyraźne ostrzeżenia, że tam za udział w tym marszu grożą sankcje łącznie z wyrzuceniem z klubu. Po drugie, ale najwyraźniej było jakieś porozumienie jedno z ojcem Rydzykiem, że to PiS potwierdził oficjalnie przed marszem, że rzeczywiście jest taka sankcja zapowiedziana, tak, więc to już było zupełnie oficjalnie. No i wygląda na to, że tam mniej oficjalnie, ale jednak doszło do jakiegoś porozumienia z ojcem Rydzykiem, który wedle pierwotnych doniesień miał się na tym marszu pojawić, ale ostatecznie się na nim nie pojawił. W związku z tym no jednak siła jak gdyby przyciągania osób na ten marsz była znacznie mniejsza. No i potem przeszło tam, nie wiem, 200 chyba sfrustrowanych myśliwych. Około 200 osób. I to nie jest chyba taka siła, której w tej chwili Jarosław Kaczyński powinien się jakoś bardzo bać. No, ale oczywiście to, że tacy ludzie istnieją, no to trzeba brać pod uwagę. Bogumił Łosiński. Czy żadna z tych grup nie jest w stanie zagrozić Jarosławowi Kaczyńskiemu? Jarosław Kaczyński stosuje taką metodę, że cofa się czy ugina dopiero w momencie, kiedy nie ma wyjścia. W momencie, kiedy jakby zaczyna i tak jak teraz no Sonia i jest wielki lobbyist, prawda, myśliwych, to dla niego nie jest to problem, bo za nim nie stoi żadna siła, którą mogłoby mu zagrozić. Gdyby, nie wiem, zarządy z hodowców zwierząt futerkowych ujęła się Unia Europejska i rozpocznie artykuł 7 z tego powodu, to moglibyśmy się zastanawiać, czy to się nie zmieni. Tutaj nie. To jest tak, że PiS zajmuje się całym mnóstwem obszarów państw. Wiadomo, że w którymś momencie naciśnie na odcisk, wystąpi przeciwko interesom różnych grup,
A akurat no, może się zdarzyć tak, że te grupy to potencjalni wyborcy PiS-u, więc ten konflikt jest. Ale jak mówię, te grupy są zbyt małe. Natomiast to nie znaczy, że nie ma, nie zaczął się jakiś problem przywództwa w PiS-ie, czy też walki o władzę. Tylko, że według mnie... Za dużo. Namówi kobieta, że za dużo gadania, za dużo śpiewania. Namówi kobieta, że ile można. Z polityki Jarosława Kaczyńskiego, no, zajmie to miejsce, albo co jakby z nie tego, można, tak. kto więcej z tego tortu uszknie i stworzy jakiś silniejszy nowy byt. To się na tym poziomie odbywa. A czy nie macie takiego wrażenia, że mimo wszystko ten marsz, chociaż rzeczywiście nieliczny, i tu się zgadzam za nią, że prawdopodobnie głównie ze względu na to, że ojciec Rydzyk takie ambiwalentne stanowisko wokół niego ostatecznie zajął. Czy to nie jest tak, że jednak on może sygnalizować problem w wyborach samorządowych, tam gdzie będzie się rozgrywała walka pomiędzy PSL-em a PiS-em? No bo jest taka opinia na wsi, że PiS ma te swoje pomysły ekologiczne, takie typu wielkomiejskiego, nie rozumie kompletnie, jak życie na wsi wygląda. Rozumie profesor Szyszko, no ale on już nie jest ministrem środowiska. Nie, zupełnie mylisz. Profesor Szyszko zupełnie nie ma nic wspólnego z rolnikami. APSL oferuje jednak zrozumienie tutaj interesów, czyli właśnie to, że myśliwi są potrzebni, że te szkody łowieckie muszą być wyceniane na bieżąco, że na przykład ustawa o ziemi rolników krępuje, bo nie pozwala im brać kredytu spod zastaw tej ziemi i tak dalej. Jakby tak to miało zależeć od jednego człowieka, a że on rozumie, a że on nie rozumie, jakby to miało zależeć od jednego człowieka. W sejmików wojewódzkich, no bo tam to bardziej kwestie partyjne, odbywają się na poziomie, kto zbuduje drogę, a kto nie, albo czy dotychczasowy burmistrz bardzo nakradł, albo czy ustalił tylko swoich, to jest inny poziom po prostu, a nie o zwierzę, tam się nie, wybór nie dotyczy zwierząt futerkowych. Naprawdę, zwierzęta futerkowe też to nie są typowi rolnicy i to nie będzie miało przełożenia na wynik wyborczy. Natomiast rzeczywiście PiS ma pewien problem z ministrem Jurgielem, o którym tutaj się mówi może mniej, a był też jeden z ministrów, który miał zostać zrekonstruowany, ostatecznie nie został, ale pod jego adresem ze strony tam właśnie od rolników często płyną takie sygnały, no właśnie negatywne, ale to raczej w kontekście walki z ASF-em, która nie do końca polega na tym, wyłącznie na stawianiu muru czy tam siatki na wschodniej granicy, bo to jest i za późno, i za drogo, i nie polega wyłącznie na ostrzeliwaniu dzików, bo to jest tylko jeden z aspektów tego problemu. I tutaj właśnie no, taka pewna taka niemrawość i ta taka już przysłowiowa ospałość ministra, to może mieć jakieś przełożenie i może być taką szansą. No to punktuje PSL jak do tej pory bez jakichś tam większych sukcesów, ale ja bym tego aspektu niezadowolenia właśnie z polityki jurgielowej, nie szyszkowej, tylko właśnie jurgielowej, no nie lekceważyła zupełnie, bo z tego co wiem jest, problem istnieje i w PiS-ie też jest tego pewna świadomość, no ale pewnie już teraz przed wyborami samorządowymi wiele zmienić się nie da. Skoro Bogumił wspomniał o tym, że jakaś wewnętrzna walka w obozie Zjednoczonej Prawicy być może się zaczęła o przywództwo, chciałem zapytać, czy waszym zdaniem coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o zatrzymanie Michała Królikowskiego, profesora Michała Królikowskiego. To trochę rzeczywiście dziwnie wyglądało, dlatego że zatrzymuje się i dowozi do prokuratury kogoś, kto unika przesłuchań w prokuraturze, nie stawia się, jest podejrzenie, że może próbować uciec. Tutaj chyba żaden z tych przypadków nie zachodził, no ale być może prokuratura miała jakieś swoje powody, których my nie znamy. Ale też pojawiają się takie interpretacje, że to jest kolejny rozdział konfliktu pomiędzy obozem Zbigniewa Ziobry a prezydenta Andrzeja Dudy, którego doradcą Michał Królikowski był. Czy ta sprawa się może w tę stronę waszym zdaniem rozwinąć? Czy to należy uznać, tam to należy uznać już za zamknięty rozdział, a to jest zupełnie odrębna kwestia, która z tym konfliktem nie ma nic wspólnego? Na razie ja nie słyszałam żadnego takiego mocnego głosu z obozu prezydenta, który by w jakikolwiek sposób podważał decyzję prokuratury, czy w ogóle jakoś wypowiadał się na temat winy bądź niewinności profesora Królikowskiego. Ja z tego co pamiętam, już w czasach, kiedy ta sprawa wypłynęła
po raz pierwszy, że tam były w stosunku do niego jakieś właśnie zarzuty, zastrzeżenia o to pranie pieniędzy tam. Poprzez depozyt adwokacki, tak jest, tak zwane. To już wtedy jakby właśnie kancelaria prezydenta zaczęła się dystansować i tłumaczyć, że on był tylko w pewnym zakresie, że w zasadzie to robił, doradzał społecznie i że tak naprawdę ten kontakt był bardzo taki okazjonalny i w związku z tym nie wiem, czy to można, czy potwierdzi się w związku z tym to aresztowanie, czy byłoby potwierdzeniem tezy o wojnie, no bo obóz prezydencki nie bardzo się przyznaje jak gdyby do bohatera. No miała być dyskusja o 18, nie? W tym samym czasie w Sejmie była dyskusja na temat pierwsze czytanie projektu i dyskusja na temat Komisji VAT-owskiej. I dokładnie w tym samym czasie odżywuje się osobę bardzo znaną, zatrzymuje się ją w Szczecinie i wiezie przez całą Polskę do Białegostoku, tego Szczecina, czyli już dalej nie można było i dłużej. I no oczywiście się informuje i wiąże to się ewidentnie z aferą VAT-owską, podczas gdy to jest jakby taki, jeśli w ogóle jest problem, to jest końcowy efekt, to nie jest związany z aferą VAT-owską. Do naszej rozmowy wrócimy już wkrótce w programie Wróżenie z faktów z Anną Sarzyńską i Bogumiłem Łozińskim. Proszę, zostańcie Państwo z nami. Reklama. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 27 maja myjka do okien z akumulatorem Lifehite ma kosztować 119 zł, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy, zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodziny. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, jest 18.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Na początek Belgia. W jednej z nadmorskich miejscowości dwaj Polacy zostali pobici przez imigrantów. Informacje potwierdza policja, jednak konsulat w Brukseli nic nie wie na ten temat. Kierownik Wydziału Konsularnego Jacek Grabowski powiedział Polskiemu Radiu, że ani poszkodowani, ani ich rodziny nie skontaktowali się z konsulatem. Do pobicia doszło nad ranem, kiedy dwóch Polaków, pracowników jednej z firm portowych, zauważyło trzech migrantów próbujących włamać się do przyczepy ciężarówki. Rzecznik policji w Blankenwerche powiedział, że z tym problemem policjanci nadmorskich miejscowości zmagają się od wielu lat. Nielegalni migranci włamują się do ciężarówek stojących na parkingach przy autostradach i próbują później przedostać się do Wielkiej Brytanii. Z relacji rzecznika policji wynika, że Polacy próbowali nie dopuścić do włamania, ale po kilku minutach zostali zaatakowani przez migrantów i ciężko pobici. Polacy zostali przewiezieni do szpitala, nie było zagrożenia życia, a sprawcy pobicia są poszukiwani. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sanktuarium na Krzeptówkach będzie sanktuarium narodowym Matki Bożej Fatimskiej. Decyzja o podniesieniu polskiej Fatimy do rangi sanktuarium zapadła przed Wielkanocą. Wtedy ustalono, że uroczyste ogłoszenie aktu nastąpi podczas obchodów związanych z rocznicą objawień fatimskich 13 maja. Ten kościół jest wotum wdzięczności za życie Jana Pawła II, przypomina rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Krzeptówki to ważne miejsce na duchowej mapie Polski. Właśnie tam, kiedy był zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II, ludzie podjęli zobowiązanie, że jeśli Bóg uratuje życie papieża, to na tym miejscu wybudują kościół dziękczynienia. I tak też się stało. Jan Paweł II był na Krzeptówkach, modlił się w tym miejscu. Księża biskupi zachęcają do pielgrzymowania do naszej polskiej Fatimy, szczególnie w czasie nadchodzących wakacji i urlopów. Msza pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpocznie się za pół godziny. Potem wierni odmówią. Czyli zazdrości, że wiesz, Polakom się wszystko udaje, że
Polacy jeżdżą ciężarówkami, proszę Państwa, tirami, a oni, wiesz, uciekli gdzieś tam z kraju, gdzie jest wojna. I taka, no, ludzka po prostu, wiesz, zazdrość. Agresja, ci to z kościoła wychodzą, to nie są agresywni. Kopcą papierosy, przeklinają. Mówił podczas homilii mszy świętej promotor parafii opatrzności Bożej Tadeusz Aleksandrowicz. Podkreślił, że Robert Schuman uznał, iż wiara w jednego Boga jest tym fundamentem, na którym można budować wspólnotę europejską. Zjednoczenie było potrzebne, aby Europa nie stała się centrum wybuchu kolejnej wojny. Profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, powiedział, że celem festiwalu jest przybliżenie idei tego polityka i jego sylwetki. Bo on jest, no, mało znany, niektórzy go sobie źle kojarzą. Profesor Zbigniew Krysiak podkreślił, że proces beatyfikacyjny Roberta Schumana został przygotowany za czasów papieża Jana Pawła II. Że pokazać właśnie Europie świętego w garniturze. Dzisiaj Europa potrzebuje i świat takich świętych w garniturze. Obecnie na warszawskim Wilanowie trwa wielka modlitwa bez granic. Festiwal zakończy odczytanie przed godziną 18 wezwania o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni. Barbara Góra, Polskie Radio. A za pół godziny także początek finału 21. Polskiego Radia Nowa Tradycja. W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią laureaci konkursu oraz gość specjalny. Dimitris Mnystakis. Do korzeni? To w ogóle by trzeba było do Chrystusa się wrócić. To co mamy od IV wieku, to było dawno zmienione. 400 lat to jest bardzo dużo. Szatan, diabeł się postarał, żeby to wszystko uległo zmianie. Państwo zobaczą. Nauka o duszy nieśmiertelnej wprowadzona. Trójca. Piekło, czyściec. No cuda nie widzę. Strachy na lachy. I przecież zawsze takie momenty, jak Jahwe ustanawia prawo, to najwięcej problemów jest. Wtedy, kiedy Mojżesz poszedł na górę do Jahwe po przykazania, to co się stało? Momentalnie kolczyki pozbierali to, co Jahwe, Bóg, pozwolił im wziąć z Egiptu. Z tego ulepili złotego cielca. Zablokowanie przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram. Więcej na ten temat w serwisie o 19. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wróżenie z faktów. O Boże. A we wróżeniu z faktów kłaniam się Państwu ponownie Łukasz Warzecha i... Nie będziemy wróżyć.